Na początek pytanie, które Państwu prawdopodobnie wszyscy zadają. Jaka była reakcja, jak okazało się, że będzie trójka? Nie jedynka, nie dwójka, tylko właśnie trójka. No reakcja to przede wszystkim szok. Bardzo duży szok. I ten szok różnie się objawiał. Na początku delikatnym przerażeniem, a później przeobrażał się w zdecydowane szczęście, potrójne szczęście. Tak jest, ja się tylko przyłączę tutaj. Dużo było obaw, nie ukrywamy na początku, bo wiadomo, to jest trudna ciąża, zagrożona. Baliśmy się, że będą to wcześniaki, ale summa summarum wyszło super, bo dotrzymaliśmy 36 skończonego tygodnia ciąży. Dzieciaczki urodziły się duże, więc naprawdę dużo, dużo szczęścia było w tym. Mm-hmm. No właśnie, jak teraz wygląda Państwa życie? Jak wygląda nasze życie? No to jest dodatkowy etat albo i dwa, albo i trzy etaty. Generalnie harmonogram dnia na razie jest dość prosty. Co 3 godziny musimy karmić, czyli świątek, piątek, niedziela czy noc, to 3 godziny trzeba to zrobić. A się schodzi z tym około godziny, półtorej, zależy od humorów maluszków. Także no na razie jest ciężkawo, ale dajemy radę. Jak uda nam się przewinąć i nakarmić w godzinę, to znaczy, że mamy 2 godziny dla siebie pod warunkiem, że śpią. A póki co na razie są grzeczne. Dzieci są zdyscyplinowane, czyli że w jednym momencie śpią, w jednym momencie jedzą, czy też tak jedno zje, drugie zaśnie, trzecie się obudzi. Na razie są zdyscyplinowane i oby tak zostało. Trzymamy harmonogram. Mamy pewne obawy, że to się zmieni, ale na razie trzymamy kciuki i wszystkich prosimy, żeby trzymać kciuki, żeby to tak zostało. Tak jest. Właśnie dzisiaj to Państwa odwiedził prezydent miasta, otrzymaliście Państwo prezent. To chyba taki miły gest. No miły gest, szczególnie, że tyle się mówi teraz o polityce prorodzinnej, także może trzeba powiedzieć, że Legionowo było prorodzinne, zanim stało się to modne. I tak to bym tylko skwitował. Dziękujemy serdecznie panu prezydentowi i to chyba tyle, kropkę. Dziękujemy. Ja również się przyłączam do podziękowań, naprawdę. Dla nas jest to bardzo duże ułatwienie i nie ukrywam też spory koszt, bo takie wózki potrafią kosztować, więc tym bardziej bardzo, bardzo dziękujemy.